dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy piąteczek, piątunio i mam dla Was taką szybką, spontaniczną historię na temat Japonek i na temat Twin Tower w Nowym Jorku. Twin Towers. Będę mówiła o wieżach z 9/11. Dzisiaj była dosyć spora ulewa w Nowym Jorku. A z racji z tego, że ja nie mieszkałam w mieście, mieszkam dopiero od miesiąca, no to nie jestem nauczona do pewnych rzeczy. Więc kupiłam sobie japonki, jak widzicie. Wracam do domu, moje buty są kompletnie, ale to kompletnie mokre. I dzisiaj właśnie moja szefowa, która jest ze Słowacji, która tak naprawdę pracuje już powiedzmy 25-30 lat na Manhattanie, opowiedziała mi historię właśnie związaną z 9/11, czyli z 11 września i z japonkami, więc chciałam się z Wami tą historią podzielić. Wyglądało to tak, że w dniu zamachu, kiedy wszyscy przyjechali do budynków na Manhattan, do pracy, bo przeważnie ludzie zaczynają pracę o godzinie 9 rano, zamach był o godzinie 9:08, ale ja teraz Wam tak dokładnie nie powiem. Wszystkim ludziom na początku wydawało się, że to jakiś helikopter bądź mały samolot przypadkiem trafił, uderzył w budynek. Jeszcze wtedy właśnie był moment taki, że ludzie nie podejrzewali, że może być to zamach, bądź w ogóle może zapaść się budynek. Oczywiście wypadek się zdarzył, no ale jak już samolot uderzył, drugi samolot uderzył w budynek, drugi, no to już wiedzieli, że to jest zamach. Jeszcze wtedy właśnie nie było tak telefonów komórkowych, nie każdy je posiadał. I opowiadała mi właśnie, że... No i opowiadała właśnie, że w tej całej sytuacji ludzie musieli się ewakuować z budynku. No tak, domyślacie się, większość ludzi, którzy pracują w biurach na Manhattanie, wiadomo, są w miarę elegancko ubrani i mają na sobie szpilki ubrane, bądź jakieś buty na obcasie, nie tylko. No i przez to właśnie... Thank you. I wyobraźcie sobie teraz, jak w takiej sytuacji, gdzie jest zamach terrorystyczny, ludzie, którzy po prostu muszą się ewakuować do swoich domów z pracy, żeby Manhattan był pusty. Wyobraźcie sobie właśnie taką sytuację, że kobieta, która ma obcasy, musi wracać do domu. Subwayem się nie da, pociągami się nie da, samochodami się nie da. Musi iść na nogach, na przykład na Queens bądź na Brooklyn 4-5 godzin. No i w tej sytuacji te kobiety musiały iść na nogach tyle godzin, ewakuować się. Kobiety, które miały japonki, które mogły przebrać swoje buty, mogły ubrać te japonki i szły do domu w miarę wygodnie. Ale kobiety, które nie miały nic na przebranie, wyobraźcie sobie pójście do domu na nogach tyle godzin, no to musiały jedynie co? To ściągnąć te buty. Więc tak, takim szczegółem, który moja szefowa nie zapomni, kobiety, z którymi pracuję, bo druga kobieta też... która pracuje już w tej firmie 20 lat, opowiadała, że najbardziej, co było przerażające, to jak ci wszyscy ludzie przechodzili przez most na Queens, to chyba był Queensboro Bridge, ale nie jestem pewna, raczej tak, to była to przerażająca cisza, robili to wszystko w przerażającej ciszy i mówiła, że po prostu już ludzie wiedzieli, co się stało. Był zamach terrorystyczny i zginęło bardzo wiele ludzi. Także to musiało być straszne przeżycie. A teraz tak na dobrą sprawę, dużo kobiet ma te japonki w torebce, przy swoim biurku, nie tylko. W razie, gdyby coś się wydarzyło, gdyby była jeszcze jakaś kolejna ewakuacja, gdyby trzeba było iść na nogach do domu. I w zasadzie powiem Wam, że tak na dobrą sprawę, to ostatnio jak byłam na... I ostatnio właśnie jak byłam na fajerwerkach na Brooklynie, było tyle ludzi, że zamykali subway, nie mogliśmy się dostać tak naprawdę do domu. Ja miałam wygodne buty, ale musieliśmy kawałek przejść na nogach, żeby złapać jakikolwiek wolny subway, bo w ogóle było przeludnienie, że tak powiem. A no i tak to właśnie wygląda w takich sytuacjach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest jakaś ewakuacja, gdzie są jakieś imprezy, że warto mieć ze sobą wygodne buty. No a w tym przypadku ludzie właśnie, w szczególności kobiety, przy swoim biurku mają japonki. Także to by było na tyle. Chciałam Wam opowiedzieć tą krótką historię. Ja ogólnie jestem bardzo zafascynowana tematem 9/11. Byłam w tym muzeum, na pewno się jeszcze raz wybiorę. A na tą chwilę chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama.
bo tam najwięcej postuję z Manhattanu. Również opowiedziałam tą historię na Manhattanie, jak szłam, wracałam z pracy, ale to było takie chaotyczne, dlatego że się zawsze wokół mnie dzieje, jak przechodzę przez Manhattan, więc jak ktoś z Was jest zainteresowany, to zapraszam i do następnego.